Powinnam tego mówić, ale powiem to. To jest najbardziej apetyczna powieść tego roku. I co z tego, że o kanibalce? No, nic na to nie poradzę. I wy też nic nie poradzicie na to, że podczas lektury będzie wam silnika ciekła. Nic nie poradzicie. Hej, hej, moi drodzy. Podobno nakład tego głodu Chelsea G. Summers podczas tegorocznych targów w Poznaniu wyczerpał się, a mnie to cieszy, cieszy niezmiennie. A wiecie dlaczego? Bo kiedy horror, kiedy groza, kiedy ekstrema, kiedy makabreska, kiedy straszność trafia do masowego czytelnika, no to ja się cieszę podwójnie, potrójnie, poczwórnie. Słuchajcie, to jest ekstrema w kobiecym wydaniu, ale drapieżnym, subtelnym i bardzo, i tak, dzisiaj słuchajcie, bezsenna środa. Ten głód Chelsea G. Summers od wydawnictwa mowa we współpracy, z którym powstał ten filmik, pasuje nam tutaj idealnie. To jest historia morderczyni, to jest historia kanibalki, która pożerała swoich kochanków, to jest historia krytyczki kulinarnej. Znaczy, może być wcześniej, nie sądzę. No i wkrótce się przekonacie, naprawdę, to jest bardzo apetyczna powieść. I na początek, kochani, kilka słów o kanibalizmie, czyli o antropofagi, czyli o pożeraniu ludzkiego mięsa. Słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, jest to jedno z największych i ostatnich tabu naszej zachodniej cywilizacji tabu, który odpowiada na nasz taki największy, pierwotny lęk. Lęk, na który również, nie wiem, czy zauważyliście, odpowiada nasza kultura, chociażby opowieści, w których pojawia się właśnie potwór kanibal, potwór, ludożerca i mówię tutaj chociażby o baśniach, gdzie mamy pożerające ludzi trolle czy olbrzymy, mamy polującą na ludzi Baba jagę. E, mamy również w mitologii e, pożerających swoje potomstwo. I są to niezmiernie szokujące akty. Akty, które są jednymi z ostatnich, które wywołują w nas szok od razy. A jednak, kiedy akt kanibalizmu przytrafia się w prawdziwej rzeczywistości? I tutaj warto wspomnieć ostatnie wydarzenia na Haiti, czy chociażby sprawę mordercy kanibala Jeffreya Delmera. To oprócz szoku, oprócz obrzydzenia, wywołuje on również fascynację i pobudza masową wyobraźnię. Powstają wtedy kolejne potwory, fikcyjne, przerysowane, mordercze. Mówię tutaj chociażby o naszym wyrafinowanym, tak przecież lubianym doktorze Hannibalu Lecterze, czy właśnie naszej wyrafinowanej krytyczce kulinarnej imieniem Dorofi. O Dorothy Daniels: będzie dzisiejsza opowieść. Popularna krytyczka kulinarna, Dorothy Daniels, siedzi za kratkami. Odsiaduje wyrok do żywocia. powód i uporczywy głód, pragnienie nie, pożądanie mięsa idealnego mięsa mężczyzny. Jej kochankowie byli dla niej smakowitymi kąskami, soczystymi ochłapami sztuką mięsa nie inaczej ofiarami, które można było upolować, pożreć, zaspokoić swój zew. A jednocześnie ona kocha jedzenie, a w jej wspomnieniu tamte uczty ożywają na nowo. Ten głód, kochani, jest straszny tak jak to ekstrema jest straszna, czyli jest przerysowany, jest wyolbrzymiony z przymrużeniem oka i napisany z takim specjalnym właśnie błyskiem w oku Chelsea Summers. To jest wyznanie seryjnej morderczyni, tej, która smakowała życie do ostatniej kosteczki. Całość ma, słuchajcie, posmak makabry i doprawiona jest opisami jedzenia od których ślinka sama napływa do ust. Nie, nie mówię tutaj tylko o kanibalistycznych ucztach, to nie tak. Skonfundowany czytelnik i chce, i nie chce czytać dalej, my jesteśmy i zafascynowani, i obrzydzeni jednocześnie. To jest bardzo specyficzne uczucie, dlatego, że Chelsea G. Summers zbudowała tutaj kontrast, kontrast, w którym mamy to, co wykwintne, to, co smakowite, z tym, co bardzo cielesne i krwawe i krwiste. Zwierzę, ciało, mięso nie różni się niczym dla naszej bohaterki od człowieka, który też jest mięsem, też jest ciałem. Wszystko można zjeść, wszystko można pożreć. Mamy tutaj hedonistyczne opisy wykwintnych uczt. Mamy wspomnienia smaków dzieciństwa, a w tle mamy zbrodnie, mamy całą babraninę flaków i krwi. I ta właśnie dynamika, słuchajcie, rozsadza czytelnika od środka i powiem Wam dlaczego. Dlatego, że nie sposób nie oblizać warg chociażby na opis, nie wiem, pieczonej kaczki i bochenek chleba toskańskiego bez soli za to z chrupiącą skórką, i chociażby na wspomnienie pomidora wyrwanego z ogródka przydomowego ze świeżą. Domu robioną śmietaną. No nie, da, no nie da rady. No po prostu się oblizujemy. No a potem też nie możemy otrząsnąć się z tego opisu fontanny krwi na podłodze, z opisu rzeźnickiego noża wbitego w mostek. No, Chelsea, czy słuchajcie, doprowadza tutaj do szaleństwa. Ona łączy zwyczajne przepisy z kulinariami z wyrodniałej libertynki. No i właśnie Chelsea G. zrobi to po mistrzowsku, dlatego, że dla naszej bohaterki jedzenie ludzkiego mięsa nie jest koniecznością, to jest jej fetysz. Ona się obędzie bez niego, ale czy musi? Jako psychopatka jestem białą tygrysicą zaburzeń psychicznych, jestem dziwem natury, pławię się w waszym zachwycie, delektuję się waszą trwogą. I tak to jest najbardziej apetyczna książka tego roku, a jednocześnie najbardziej odpychająca książka tego roku. Jest i makabryczna, i pełna niespodzianek. I słuchajcie, Dorothy przypomina mi bohaterki z twórczości Markiza de Sade, o którym zresztą pisałam pracę magisterską przed laty, dawno, dawno temu. Ona jest właśnie libertynką. Jest bez sumienia, jest bez duszy, ale jest głodna życia jak mało kto. I tak jak usada, ona smakuje przyjemności i rozkosze cielesne całą sobą. ona to robi wszystkimi zmysłami, jej głód jest nienasycony, rozochocony, nieokiełznany. Nie, nie ma tu strachu, ale jest odpowiedź na ten nasz największy, pierwotny lęk, ale jest również odpowiedź na naszą fascynację taką tematyką i przed nami to jest słuchajcie, horror kampowy, przerysowany, ekstremalny, taki, który niesie samą przyjemność z lektury i do tego napisany przez kobietę, i to, moi drodzy, sprawia, że jest tym bardziej wyjątkowy, bo zyskuje takiej ciut subtelnej, wykwintnej nuty. A, no i co ważne, jak to ekstrema to jest powieść tylko dla dorosłych czytelników. Tę perełkę, ten gud Chelsea G. Summers od wydawnictwa mowa możecie wygrać w naszym konkursie. A pytanie konkursowe brzmi, która potrawa, które danie jest Waszym ukochanym daniem, potrawą i dlaczego to, a nie inne? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Najbardziej apetyczna książka i nic na to nie poradzę. Ona ma tutaj takie opisy uczt. I mówię, to nie jest związane z kanibalizmem. E, przynajmniej nie na początku i nie do końca. E, tutaj są opisy jedzenia, w których widać miłość i umiłowanie do jedzenia. Ja uwielbiam jeść, uwielbiam zanurzać się w potrawach, uwielbiam właśnie takie proste smaki, właśnie jak smak pomidora, świeżego, wiecie, takiego z przydomowego ogródka, właśnie świeżej śmietany, dopiero co upitej, właśnie ten schrupiąca skórka chleba. No to są... Tutaj też te opisy mięsożerstwa to y, dla osób, które są. Y, Weganami czy wegetarianami, to zważajcie na to, bo e, no, tego tutaj nie unikniecie, chociażby ze względu na samą tematykę. Ja, słuchajcie, uwielbiam i dodatkowo, właśnie ten element kanibalistyczny, który się tutaj pojawia, dlatego, że mamy tutaj oczywiście wyznania morderczyni, i wokół tych wyznań wszystko się tutaj kręci, wokół jej historii i tego, kim nasza Dorothy jest. Jest psychopatką. Słuchajcie, Dorothy Daniels można postawić obok Hannibala Lectera, dlatego że dla niej również kulinaria mają bardzo znaczące znaczenie. Bardzo wielkie znaczenie. To nie jest, to nie jest dzikuska z lasu, jak chociażby Edwarda Lee czy u Tomasza Czarnego. To jest kobieta z klasą, która wie, co jest dobre. <ścoughs> poczytajcie o tym głodzie na blogu Wielkiego Buka również. Natomiast na Instagramie, jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie, to również koniecznie, słuchajcie, znajdziecie rolkę, w której opowiadam coś o obrazie z polskiego wydania właśnie tej powieści, bo to również jest bardzo ciekawa historia i jak to na Wielkim Buku wszystko zawraca, że się tak wyrażę, więc również zaglądajcie. A my kochani, słuchajcie, widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!